Dzień dobry, z tej strony Adam Zagórski. Na tym kanale dowiesz się, jak zdrowiej żyć, a w dzisiejszym filmie pomówimy o antyoksydantach, które są produkowane przez nasz organizm oraz tych dostarczanych z zewnątrz do naszego organizmu, dlaczego warto je dostarczać, czy w ogóle trzeba je dostarczać z zewnątrz, a może wystarczy tylko zadbać o pewne rzeczy, bądź nie robić pewnych rzeczy, aby nasz organizm doskonale radził sobie ze stresem oksydacyjnym i trochę na temat tego stresu oksydacyjnego również w dzisiejszym odcinku pomówimy. Natomiast zanim przejdziemy do merytoryki, zanim przejdziemy do naszego tematu, to tradycyjnie bardzo Ciebie proszę o łapę w górę, subskrypcję oraz zaznaczenie dzwoneczka. Dzięki temu materiały będą wyświetlały się Tobie i będziesz na bieżąco mogła wprowadzać w życie te rzeczy, o których opowiadam, ale ze szczególnym wykrzyknikiem, że pamiętaj, aby być takim krytycznym do tego, co usłyszy się w internecie od guru internetowych i zawsze sprawdzać te wiadomości z lekarzem, farmaceutą, ponieważ rzeczy, o których mówię, wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie. Także jest to pewna perspektywa moja. Natomiast jeśli materiały, które publikuję, oszczędzają Ci czas na staniu w kolejkach do apteki, do lekarza, oszczędzają pieniądze, w związku z tym, że nie musisz chodzić tak często do tego lekarza, to będę Ci wdzięczny za postawienie wirtualnej kawy, link znajdziesz w opisie. A teraz, nie przedłużając, lecimy do tematu. Na samym początku warto byłoby wytłumaczyć, czym jest stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny jest to stres wywołany przez nadmierne obciążanie naszego organizmu, ponieważ podczas obciążania naszego organizmu tworzą się takie metabolity, jakim są wolne rodniki. Mówiąc trochę innymi słowami, są to takie wzbudzone cząsteczki, które mają niedopary elektrony w swojej budowie i w związku z tym muszą za wszelką cenę się połączyć. Jeśli chodzi o te elektrony, no to na tych powłokach walencyjnych one powinny być ustawione parzyście. Kiedy nie są parzyście ustawione, no to niestety, ale będą bardzo aktywne, będą próbowały coś zrobić. No i będą tym samym degenerować nasze DNA, komórki, czy to odpornościowe, czy to komórki krwi, czy jakieś inne struktury będące w naszym ciele. Dlatego trzeba stresu oksydacyjnego unikać w nadmiernej ilości, ponieważ no, stres oksydacyjny też wpływa na to, że usuwane są te zbędne metabolizmy z naszego ciała. Jest to proces niezbędny na to, żeby rzeczywiście nawet i te komórki uszkodzone gdzieś wyrzucać z naszego organizmu, ale nadmierny ten stres jest niepożądany. Wytworzyły się w naszym organizmie mechanizmy, które sprawiają, że ten stres oksydacyjny zostaje niwelowany praktycznie do takiego poziomu, że nie zagraża naszemu zdrowiu i o tym dzisiaj na pewno pomówimy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli stres oksydacyjny będzie zbyt duży w naszym ciele, to może prowadzić do takiego naturalnego zjawiska, który też sprawia, że nasze ciało się przebudowuje, nieustannie usuwa z naszego organizmu zbędne takie komórki, które są uszkodzone, które stworzyły się w wyniku jakiegoś patogennego schematu. Być może uszkodzona komórka musi szybciej umrzeć albo zestarzała komórka musi zostać usunięta z organizmu i zastąpiona nową, młodą, poprawnie działającą komórką. I taka ścieżka komórek nazywa się apoptoza, czyli naturalna śmierć komórki w naszym ciele. I każda nasza komórka tak właśnie umiera. No, nasza krew się wymienia co 120 dni, nasza wątroba się przebudowuje w ciągu jednego roku całkowicie, nasz organizm całkowicie się przebudowuje. Gdy spojrzymy na nasze zdjęcia, najlepszym dowodem na to są właśnie nasze zdjęcia z przeszłości. Gdy spojrzymy na to, jak wyglądaliśmy 10 lat temu, to wyglądaliśmy tam nieco inaczej. Tak samo jak spojrzymy 20, 30, 40 albo do naszego wieku niemowlęcego, tam wyglądaliśmy zupełnie inaczej i to jest właśnie dowód na to, że nasz organizm nieustannie się przebudowuje i nieustannie się zmienia. Całe ciało nasze się zmienia, jesteśmy zupełnie innym człowiekiem niż byliśmy 10 lat temu, 5 lat temu, a nawet i innym nieco człowiekiem jesteśmy niż zaczęliśmy oglądać ten film i dotarliśmy do tej minuty tego filmu. A więc nadmierny stres oksydacyjny może powodować, że na ścieżkę apoptozy będą wchodziły komórki, które nie powinny w danym momencie wejść. I tym samym może degradować to nasze
komórki w mózgu, nasze neurony, przez co możemy mieć problemy z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak na przykład, czy nawet schizofrenia, czy Alzheimer. Także trzeba zwracać uwagę na to, żeby naprawdę o tą antyoksydację, o styl życia, o zdrowe odżywianie, o to, w jaki sposób siebie prowadzimy, uważać, bo może to naprawdę nam narobić kuku. I co z tego, że będziemy robili świetną karierę, co z tego, że będziemy mieli 1000 firm, będziemy takim być może Richardem Bransonem, który zbudował 100 spółek Virgin, kiedy nie będziemy jak Richard Branson uśmiechnięci od ucha do ucha, który dba o swoją rodzinę i jakoś potrafił to zbalansować, tylko będziemy raczej gościem, który umiera na zawał serca bądź ma poważne problemy z psychiką. Także trzeba umieć to wszystko zbalansować i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, jak to wszystko zrobić. Temat antyoksydacji powinien zamknąć się w jednym zdaniu. Tak naprawdę, żeby skutecznie antyoksydacja działała w naszym organizmie, to powinniśmy nie przeszkadzać naszemu organizmowi. I co to znaczy nie przeszkadzać? No, wytłumaczyłem już, co to znaczy nie przeszkadzać we wszystkich filmach po kolei w kontekście odporności. Gdybyśmy sobie przejrzeli po kolei moje filmy, no to będzie wiadomo, żeby pić wodę, żeby systematycznie wypoczywać, czyli zadbać o swój sen, żeby unikać cukru, unikać alkoholu i innych używek, żeby zdrowo się odżywiać, w miarę zdrowo, czyli w taki sposób, żeby dostarczać wszystkie substancje do swojego organizmu, aby dieta była zróżnicowana oraz nie była wysoko przetworzona, tylko właśnie była jak najbliżej tym produktom, które widzimy na krzaku, w ziemi, czy powiedzmy na kłosie, aby jak najbliżej do tego wyglądem była podobna. Jeśli rzeczywiście zadbamy o te elementy, no to teoretycznie nasz organizm powinien działać sprawnie. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, który dzisiaj wymaga od nas pewnego innego podejścia i tym czynnikiem jest przede wszystkim postęp technologiczny. Postęp technologiczny sprawił to, że tak naprawdę mamy wpływ na szybkość wytwarzania jedzenia, mamy możliwość przechowywania tego jedzenia nie tak przez jeden dzień, bo się zepsuje, tylko powiedzmy przez pół roku, rok, dwa lata, a nawet i 10 lat, jeśli będziemy mieli jakieś nafaszerowane chemią konserwy. Także to jest taki postęp technologiczny w zakresie żywienia, ale również postęp technologiczny taki, że ja mogę się dzisiaj z Tobą dzielić pewnymi przemyśleniami na temat zdrowego żywienia za pomocą kamery, za pomocą tego filmu, za pomocą YouTube'a czy innych mediów społecznościowych, co nie było dostępne przez wieki, przez tysiąclecia, przez cały dorobek ludzkości, jaki wcześniej, jakieś 30 lat temu sobie wypracowaliśmy. Także to niesamowicie wpływa na nas i wymusza wręcz nieco inne podejście do antyoksydacji. Ponieważ już liczyć w dzisiejszych czasach na to, że nasz organizm będzie sobie sam ze wszystkim radził, w momencie kiedy wszystkie okoliczne rzeczy z zewnątrz pozytywnie nie wpływają na nasz organizm, no to niestety jest nieco utopijne i trzeba troszeczkę inaczej do tego tematu podejść. Jednym z najsilniejszych antyoksydantów w naszym organizmie jest produkowany przez, uwaga, wątrobę i nazywa się to glutation. Ale żeby ten glutation mógł się produkować, no to znowuż trzeba zadbać o naszą wątrobę, bo ta wątroba sobie bardzo dobrze radzi z toksynami w momencie, kiedy tych toksyn nie ma za dużo. Każda fabryka, która ma swoje ograniczone moce przerobowe. W momencie, kiedy mamy fabrykę, która produkuje 100 samochodów, a zlecimy jej wyprodukowanie w tym samym czasie 1000 samochodów, no to nie jest w stanie tego zrobić. Gdybyśmy w takiej sytuacji kierowali się taką dumą swoją wewnętrzną, że ha, moja fabryka i tak wyprodukuje tyle samochodów, czyli 10 razy więcej, bez żadnych zmian i pach, podpisujemy kontrakt z jakimiś karami, które całkowicie sprawią, że fabrykę stracimy. No to jest prosty schemat, że ta duma prowadzi niestety nas do tego, żebyśmy fabrykę daną stracili. I tak samo jest z naszą wątrobą. Jeśli myślimy, że nasza wątroba jest w stanie
pokonać. Alkohol, papierosy, niezdrowe żywienie, brak snu, brak picia wody, brak zdrowego odżywiania, bo przecież coś od życia nam się należy, no to możemy bardzo szybko się przeliczyć i mieć poważne problemy zdrowotne. I rzeczywiście ten glutation nie będzie się produkował na odpowiednim poziomie. I tutaj dochodzimy do naszej pierwszej zasady, czyli nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj organizmowi. Jeśli to zadbamy, no to większość rzeczy już mamy super. No i jeśli już o to zadbamy, o zróżnicowaną dietę, o wodę, no to teoretycznie nawet nie powinniśmy zastanawiać się głębiej, czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby dany glutation się tworzył. Natomiast jakie substancje rzeczywiście będą wspierały produkcję glutationu? Do prawidłowej produkcji glutationu przez naszą wątrobę będą potrzebne takie produkty jak cysteina, glutamina i glicyna. I żeby te substancje dostarczyć, no to musimy zadbać o dobrej jakości białko w naszej diecie. To jest po pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę. A więc nasza dieta powinna być bogata w jajka, bogata w mięso wysokiej jakości, tym bardziej jagnięcina i wołowina. Powinniśmy zadbać, ale jeśli chodzi o to mięso, to też powinniśmy tutaj uważać, ponieważ jeśli chodzi o antyoksydację, no to tutaj zbyt duża podaż mięsa w diecie może również powodować inne problemy, które będą wywoływały to, że ten stres oksydacyjny w naszej diecie, w naszym organizmie będzie narastał. Także powiedzmy raz w tygodniu tego typu rzeczy powinny jak mięso istnieć. No ale mamy szereg innych substancji, które możemy dostarczać białko do naszego organizmu. Między innymi możemy dostarczać to za pomocą serwatki, którą też można uzupełniać swoją dietę. Nie powinna stanowić ona podstawy diety, ale można uzupełniać. No ale nie zapominajmy o szeregu prozdrowotnych źródeł białka, jakim są rośliny. I tutaj jest komosa ryżowa, kasza jaglana, możemy dorzucić fasolę, inne kasze, ciecierzyce i wiele jeszcze innych źródeł, które będą pozytywnie wpływały na nasz organizm. Więc jeśli zadbamy o te rzeczy, no to rzeczywiście będzie naprawdę wszystko w porządku. Jeśli chodzi o samą suplementację glutationu, no to z tym jest troszeczkę problem, ponieważ sam glutation jest na tyle niestabilny, że przez nasz układ pokarmowy niezbyt jest w stanie dotrzeć do naszego krwiobiegu, on po prostu zostanie zniszczony. Ale są takie suplementy, które jeśli się dobrze poszuka, że są pozamykane w takiej technologii, że jest w stanie przez ten układ pokarmowy bez zniszczenia ta substancja przeżyć, przetrwać i dostać się tam, gdzie powinna, czyli do krwiobiegu. Takie suplementy są nieco lepsze niż sama produkcja glutationu przez wątrobę, ponieważ nie wymaga bezpośrednio energii, która jest potrzebna do wyprodukowania, redukcji, regeneracji glutationu w naszym organizmie, tylko po prostu jest od razu dostarczana w postaci danej substancji. Jeśli ktoś ma naprawdę problemy z wysokim stresem oksydacyjnym, no to być może warto by było poszukać suplementów w tym zakresie, ale zaznaczam, zawsze przypominam, żeby zrobić to z dietetykiem klinicznym albo z jakimś lekarzem, który zna się na suplementacji i potrafi Ciebie przebadać, zdiagnozować i powiedzieć, czy będzie dla Ciebie to ok. Bo jeśli bierzesz na tak zwany przypał, no to możesz sobie zrobić więcej problemów, niż tak naprawdę korzyści będziesz z tego otrzymywać. Najważniejsze to zadbać o swoje żywienie, bo suplementacja bez podstawy żywienia jest bez sensu. Jak zawsze będę powtarzał, że suplementacja jest dodatkiem, a nie podstawą. I to jest istotne w podejściu do całego żywienia i suplementacji. Aby zadbać o wysoką produkcję glutationu, no to trzeba zadbać o dostarczenie do naszego organizmu kwasu alfa-liponowego oraz karnityny, selenu, witaminy C. No i te wszystkie produkty tak naprawdę będziemy dostarczać z orzechów, z tłuszczów, takich jak na przykład olej lniany, czy powiedzmy olej z orzechów włoskich. Będziemy dostarczać również w produktach tłuszczowych jak awokado, no i też w mięsach. Natomiast o co warto zadbać, żeby była wysoka podaż witaminy C, no to przede wszystkim o
owoce i warzywa w naszej diecie w postaci surowej. Także takie rzeczy powinny istnieć, na przykład tworząc sobie sałatki, komponować sałatki, takie jakie lubimy. A dzisiaj już naprawdę mamy bogaty wybór, wystarczy, że wpiszemy Google, a nawet jeśli skorzystamy z czata GPT, wypiszemy mu kilka produktów, które będą wspierały naszą dietę, wspierały produkcję antyoksydantów, no to on nam wypisze wszystkie produkty, które powinniśmy używać. I potem wystarczy powiedzieć takiemu czatowi, żeby stworzył dla nas odpowiedni posiłek z tych produktów. I on stworzy ten posiłek, zrobi ci listę zakupów, pójdziesz do Lidla, Biedronki, osiedlowego sklepu, kupisz te produkty i zrobisz w parę minut. Także już dzisiaj naprawdę są bardzo duże możliwości i warto z nich korzystać, żeby wspierać swoją dietę. Praktycznie bez dietetyka, bez pomocy specjalisty w tym prostym zakresie. Oczywiście jeśli mówimy o złożonych rzeczach, ponieważ to jest technologia i ona się myli, ona ma często fake newsy w siebie budowane, to zastrzegam, żeby zawsze konsultować to z lekarzem czy farmaceutą, czy tym specjalistą z danego zakresu, który nas interesuje. Natomiast takie proste podstawy możemy zastosować razem z technologią. No i ostatni element, żeby wesprzeć tą wątrobę, żeby ona rzeczywiście bardzo dobrze pracowała, no to tak, po pierwsze odsyłam do filmu o probiotykach, prebiotykach, symbiotykach, postbiotykach, który nakręciłem dla Was, aby lepiej zrozumieć, jak działa nasze jelito, ponieważ jeśli tam będą bakterie nas wspierały, no to wątroba też będzie miała dużo mniej pracy z jakimiś materią, która nie powinna się znaleźć w naszym organizmie i szybciej, sprawniej organizm będzie sobie ze wszystkim radził. Czyli to pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to powinniśmy wesprzeć naszą wątrobę i tutaj na przykład nasze babcie znają ostropest plamisty, czy to herbaty, zioła będzie można stosować i one będą sprawiać, że nasza wątroba nieco lepiej będzie działała. Dodatkowo odpowiednie picie wody i tutaj też odsyłam do filmu, który nagrałem praktycznie na samym początku, jeśli chodzi o antyoksydację. Jeśli nie pijemy wody, to nic w naszym organizmie nie będzie działało. Kolejna sprawa to jest nasz sen. No, jeśli się nie wyśpimy, no to hormon wzrostu nie zregeneruje naszego układu nerwowego na odpowiednim poziomie. Układ nerwowy steruje praktycznie wszystkim, więc w momencie, kiedy mamy upośledzony układ nerwowy, nie jest on zregenerowany, no to wszystko w naszym organizmie, łącznie z wątrobą, łącznie z procesami odpornościowymi, łącznie z produkcją komórek, wszystkiego, co dzieje się w naszym organizmie, będzie upośledzone. Także jeśli nie śpimy odpowiednio, nie dbamy o higienę naszego snu, no to nie dziwmy się, że mamy problemy ze stresem oksydacyjnym, non-stop czujemy poddenerwowanie, non-stop mamy jakieś problemy z wypryskami na skórze, non-stop nie wychodzi nam trening, non-stop zasypiamy w pracy, nie jesteśmy się w stanie skupić i cholera, przychodzi do pracy ktoś, kto ogarnia te rzeczy i widzisz, że on robi sprawniej, więcej, szybciej, jeszcze się z tego cieszy i ciebie to jeszcze bardziej denerwuje, więcej stresu oksydacyjnego się produkuje, ponieważ widnieje taka wizja, że nas wywalą z pracy, no bo jesteśmy mniej efektywni. I to jest taka lawina konsekwencji, że naprawdę warto zadbać o ten pierwszy taki podstawowy czynnik, jak picie wody i sen. I to naprawdę może być game changerem, gdzie wszystkich swoich rówieśników, wszystkich swoich kolegów z pracy zaczniesz wyprzedzać i zaczną ciebie doceniać za to, że właśnie ogarnęło się tak proste sprawy. Co więcej, jeśli wyeliminujesz alkohol, to wyprzedzisz ich dużo szybciej. Jeśli wyeliminujesz cukier, nadmierny oczywiście cukier, bo w całej puli diety, jeśli jeszcze 2000 kilokalorii, to jeśli 200 kilokalorii będzie pochodziło z cukrów prostych, to nic ci się złego w życiu nie wydarzy. Natomiast jeśli przekraczasz te 10% podaży cukru w twojej diecie dziennie, no to już zaczyna się robić problem. Jest to zbyt dużo. Więc jeśli wyeliminujesz cukier w odpowiednim poziomie, to będzie dużo lepiej. A jeśli naprawdę chcesz przyspieszyć regenerację, no to dobrze by było w tej pierwszej fazie oczyszczenia przejść jeszcze do diety typu low carb i wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia w postaci spacerów, ale nie intensywniej, tylko właśnie spacerów. Po kolejnym właśnie elementem budującym wysoki stres oksydacyjny jest nadmierna aktywność fizyczna. Podczas aktywności fizycznej generuje się bardzo dużo stresu oksydacyjnego, ponieważ następują takie rzeczy jak katabolizm. Katabolizm to jest proces rozpadu mięśniowego, czyli te włókna mięśniowe są
mówiąc kolokwialnie, zrywane i one muszą się odbudować. A żeby się odbudowały, tam powstaje stan zapalny i wszystkie substancje, organizm się mobilizuje, żeby wysłać tam substancje, żeby wszystko się zregenerowało, ale też musi usunąć właśnie te zbędne elementy przemiany materii, które tam powstały, bo jednak jak coś się zepsuje, no to nie jest tak, że powstają tam tylko same dobre rzeczy. I trzeba to, organizm musi tu usunąć te rzeczy. No i tutaj między innymi może być poskutkowane tym, że cholesterol będziemy mieli podniesiony i to jest też ciekawy odcinek, na który kiedyś nagram dużo, dużo informacji, ponieważ sportowcy i ludzie aktywni powinni mieć ten cholesterol podniesiony nieco wyżej, ale to nie oznacza, że jest to źle. Czasami możemy nawet będąc sportowcami i amatorami, którzy są bardzo dużo trenują, możemy pójść do lekarza i lekarz nam zleci zbadanie cholesterolu, on będzie podniesiony i bam, wrzuci nam leki. I to jest prawdziwa patologia, która może się dziać. Warto tutaj dlatego konsultować się przede wszystkim z dietetykami, którzy działają ze sportowcami, ponieważ ten cholesterol naturalnie musi być podniesiony, bo usuwa właśnie z takich mikrourazów właśnie ten stres oksydacyjny, tam po prostu ten cholesterol ma taką funkcję, że te zbędne metabolity będzie musiał usuwać z organizmu. A jeśli jest ich więcej, no to po prostu ten cholesterol musi być na podwyższonym poziomie. Ale to nie jest ten odcinek, żeby o tym aż głęboko rozmawiać. Myślę, że o tym porozmawiamy sobie trochę szerzej w dalszych odcinkach. A dzisiaj wracamy jeszcze dalej do antyoksydacji. Glutation mamy w miarę omówiony. Jeśli będziemy o siebie dbali, jeśli będziemy dosuplementowywali odpowiednie rzeczy i będziemy dbali o zrównoważoną i zróżnicowaną dietę nisko przetworzoną, no to będzie wszystko ok. Jeśli dodatkowo zadbamy o nasze jelita i zadbamy o naszą wątrobę, wspierając je dodatkowymi suplementami, to tym bardziej będzie wszystko ok. I ten glutation jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, jaki możemy zastosować w naszej diecie. Jakie inne antyoksydanty są w naszym ciele, jakie możemy zastosować również egzogennie? Endogennie to te endo, czyli w środku produkowane, egzo to te z zewnątrz dostarczane do organizmu, bo organizm nie jest w stanie w odpowiedniej ilości ich produkować. Musimy zwrócić uwagę na to, że im jesteśmy starsi, tym te antyoksydanty są produkowane w mniejszym stopniu, są mniej efektywnie produkowane. Więc im będziemy starsi, tym bardziej będziemy potrzebowali dostarczać tych rzeczy z zewnątrz. No i na pewno słyszeliśmy o takim antyoksydancie, jakim jest koenzym Q10 i on będzie wpływał głównie na właśnie tutaj naszą cerę, ale też będzie skutecznie usuwał przemiany, zbędne metabolity, przemiany materii, takie jak właśnie są wolne rodniki. I ten koenzym Q10 niestety, ale spada z wiekiem bardzo mocno i trzeba w pewnym momencie zadbać o to, żeby dosuplementować sobie koenzym Q10, dorzucić do tego kwasy omega-3 i będzie zdecydowanie lepiej. Nasz organizm funkcjonował, będziemy dłużej młodzi i będziemy cieszyli się sprawnym umysłem, będziemy zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, o których już wcześniej mówiłem. No i na pewno będziemy czuli się zdecydowanie lepiej, będziemy się lepiej wysypiać, kiedy zadbamy o odpowiedni poziom takiego koenzymu Q10. Antyoksydantem, który istnieje w naszej diecie, który jest zależny od cyklu dobowego naszego stylu życia, jest melatonina. I o melatoninie mówiłem bardzo dużo w kontekście snu i odcinku w śnie. Także przypominając, nasz stres w postaci kortyzolu powinien być rano bardzo wysoki, a wieczorem jaki? Powinien być niski, ponieważ to jest hormon przeciwstawny do melatoniny. Kiedy melatoninę mamy na wysokim poziomie, to kortyzol powinien być tutaj, też na dole. No i też jest jeszcze takim przeciwstawnym hormonem insulina, a więc jeśli insulinę mamy wysoko, no to ten kortyzol też powinien nieco spadać, ale tylko w jakimś takim krótszym czasie, bo kiedy będziemy mieli zbyt dużo właśnie insuliny, to być może jest zbyt dużo cukru w naszej diecie, tym samym ten cukier nie może być zagospodarowany w naszym organizmie. Odpalają się kolejne mechanizmy, bo coś z tym cukrem trzeba zrobić, czyli przekształcić w tkankę tłuszczową na procesie liponeogenezy. Jak się nie mylę, to jak się mylę, to mnie poprawcie. Natomiast jeśli chodzi o
Właśnie, i wtedy rzeczywiście w takiej sytuacji możemy powodować, że ten stres narasta, tak? Ale w gruncie rzeczy może nam to podpowiadać, że wieczorem powinno być troszeczkę więcej tych węglowodanów w całej puli, tych 40-50 maksymalnie procent w ciągu dnia, w stosunku do tego, co powinniśmy jeść rano. Więc tutaj trzeba zadbać w szczególności o nasz cykl dobowy, abyśmy wieczorem kładli się do spania o 21:00, wyłączali telewizor, wszystkie sprzęty elektroniczne, wprowadzali ciemność i wprowadzali również przytulanie się do naszego partnera, partnerki, tak żeby zadbać o wysoki poziom wyrzutu oksytocyny, o której też mówiłem w kontekście snu. I wtedy rzeczywiście, jeśli to uregulujemy, to poziom melatoniny będzie na odpowiednim poziomie, a jeśli poziom melatoniny będzie na odpowiednim poziomie, no to i to jest świetny antyoksydant, który będzie usuwał zbędne metabolity z naszego organizmu. Także jak to jest wszystko połączone, jak świetnie natura wyprodukowała nasz styl życia i jak my jesteśmy podłączeni do tego cyklu dobowego, jak jesteśmy podłączeni do natury, jak jesteśmy podłączeni właśnie do tych wszystkich mechanizmów, rzecz biorąc sprawie jak w Matrixie do maszyny jakiejś, jesteśmy podłączeni tak do natury. Im bliżej będziemy tej natury, tym lepiej te antyoksydanty będą produkowane i tym samym niższym stresem będziemy się lepiej cechowali. Kolejne produkty, które znajdują się w naszym organizmie, są produkowane przez nasz organizm, to jest kwas moczowy, który powinien być na odpowiednim poziomie i on będzie na odpowiednim poziomie, jak będziemy dbali o te wszystkie rzeczy, które wcześniej powiedziałem, czyli picie wody, sen, odpowiednia dieta, odpowiednio zadbana flora bakteryjna, wątroba i te wszystkie elementy związane z naszym stylem życia, to ona będzie na odpowiednim poziomie. Ale ten kwas moczowy również ma działanie antyoksydacyjne, więc jeśli jest na odpowiednim poziomie, dlatego jest on ważny w naszym ciele. Dodatkowo bilirubina, która również jest produktem przemiany hemoglobiny i też produkuje się w naszej wątrobie, więc wątroba, o tą wątrobę trzeba zadbać. I jeśli o to zadbamy, no to rzeczywiście bilirubina też jest świetnym antyoksydantem, naturalnie endogennie produkowanym przez nasz organizm, który będzie działał antyoksydacyjnie. Więc mamy takie najważniejsze rzeczy, hierarchicznie mówiąc, pierwszy glutation, potem będziemy mieli koenzym Q10, kwas moczowy, melatonin, bilirubinę, to są takie substancje, które będą wspomagały nasz organizm. Ale żeby wszystko działało jak należy, no to moglibyśmy w naszej diecie dosuplementować kilka elementów. I tym elementem powinniśmy zadbać o witaminę E, która będzie bardzo dobrze wspomagała nasz organizm. Dodatkowo witamina C, magnez, witaminę z grupy B, o których mówiłem, witaminę z grupy D, które praktycznie wspierają cały organizm nasz. Powinniśmy zadbać o nasze probiotyki, prebiotyki, symbiotyki, postbiotyki, które zadbają o naszą mikroflorę bakteryjną. Ale tutaj warto by było zrobić sobie badanie, jeśli mamy naprawdę rozwalony organizm, no to takie celowanie, jak na przykład w jednym odcinku ktoś mi napisał komentarz, że powinniśmy pić mocz z cukrem mieszany, bo taki ktoś napisał i podesłał linka do takiego filmu, no to no nie, w takiej sytuacji trzeba lepiej zrobić badanie i podejść do siebie indywidualnie, a nie takie bobaca powiedział teksty słuchać, albo powiedzmy Zagórski, czyli ja powiedział, to trzeba tego słuchać. Nie, absolutnie nie, trzeba podejść do tego tematu bardzo indywidualnie, każdy organizm jest osobliwy, zawsze robi to z lekarzem, farmaceutą, jeśli chodzi o dopytanie o jakieś suplementy. Takie osoby powinny raczej cechować się takim zniechęcaniem na początku niż zachęcaniem, bo jeśli ktoś się zachęca do takich rzeczy, to znaczy, że czegoś nie wie, może nie zdaje sobie sprawy, że branie jakiejś substancji może wpływać negatywnie również na zdrowie, bo skąd ja na przykład mogę wiedzieć, że ty, widzu drogi, po drugiej stronie nie bierzesz jakichś leków, które jak weźmiesz razem z tym, co ja tutaj mówię, zastosujesz jakąś moją metodę, no to nagle ci nie poskłada na amen i będzie, no, nie? Więc tak naprawdę trzeba na to uważać, ale mój kanał ma na zasadzie zwiększyć nieco taką świadomość, że jak warto podchodzić do danych tematów i jakie są ważne, nieco zainspirować do tego, żeby nie pochłaniać się właśnie tej drugiej stronie ciągnięcia liny, czyli mówiącej kochanego ciała nigdy nie za wiele.
że coś mi się od życia należy, więc zjem sobie ciasteczko. No przecież złote łuki, które są z daleka widoczne, wszyscy to jedzą, a jak mówi przysłowie, skoro miliony much jedzą gówno, no to praktycznie mylić się nie mogą. No mogą, nie zawsze wszyscy to, co robią wszyscy, mają rację, a wręcz przekornie warto było powiedzieć, że właśnie mniejszości mają najczęściej rację, ponieważ te mniejszościowe rzeczy, chociaż to też jest duża generalizacja, czasami większość ma rację, czasami mniejszość. Ważne, żeby szukać dla siebie takich rzeczy, które są dobre dla nas osobliwie, a nie statystycznie dobre dla społeczeństwa. Bo my, ja, Adam Zagórski, nie jestem społeczeństwem, tylko jestem Adamem Zagórskim i będę reagował trochę inaczej niż powiedzmy Teresa Kowalska, tak? Więc trzeba tutaj na to uważać. Z takich znanych substancji, które na pewno będą istniały i w diecie takiej bogatej w warzywa, ale również w suplementach, to są wszystkie karotenoidy, czyli te takie kolorowe substancje, beta-karoten, likopen czy luteina, które będziemy spotykać w warzywach, takich jak marchewka, papryka, chociaż w papryce jeszcze bardzo dużo witaminy C, dużo więcej niż wbrew pozorom w cytrynie. Także warto te warzywa, w szczególności w formie właśnie surowej zjadać, ponieważ te substancje, antyoksydanty również są takimi substancjami, które ulegają utlenianiu w momencie, kiedy je obrabiamy i to bardzo szybko. Więc jak zjemy je w jak najmniej przetworzonej formie, no to mamy szansę, że dostarczymy do naszego organizmu faktycznie te antyoksydanty. No ale znowuż, tutaj możemy wchodzić w taką jakość jedzenia, wiadomo jak to wszystko jest uprawiane, więc dobrze by było, żeby zyskać taką marchewkę, która ma tego robaka w środku i raczej z takich zbiorów zbierać, niż powiedzmy, która jest prosta, długa, ładna, taka jak wyciągnięta z reklamy. No ale no, sami musimy sobie odpowiedzieć, jakie są nasze oczekiwania konsumpcyjne, konsumenckie do wyglądu pewnych rzeczy, tak? Jeśli będziemy mieli wykrzywione marchewki, podziurawione, no to raczej powiemy, co wy za G sprzedajecie. No a jednak te G jest trochę lepsze, bo natura nie jest taka idealna i warto było takie rzeczy bardziej wybierać. No i teraz można było powiedzieć sobie, no okej, to ja te wszystkie rzeczy dosuplementuję, bo nie jestem żadnym królikiem, żeby takie rzeczy jeść. No okej, tylko że większość takich substancji, witaminy C czy innych witamin, będą potrzebowały flawonoidy, które występują naturalnie w witaminach, żeby one były w ogóle te substancje biodostępne, żeby one się wchłaniały poprawnie do naszego organizmu. Więc co z tego, że będziemy suplementować bardzo dużo różnych substancji, kiedy tak naprawdę być może będziemy poszukiwać jeszcze takiego, na przykładzie witaminy C, kwasu L-askorbinowego i rzeczywiście kupimy go bardzo tanio i będziemy mogli suplementować i tam 10 gramów, 15 albo według tak jest taka tablica Kafkarta, gdzie suplementuje się do progu nerkowego. Oczywiście nie zalecam, warto sprawdzać i wtedy trzeba badać nerki, jeśli ktoś coś takiego próbuje robić. Natomiast załóżmy, że ktoś coś takiego suplementuje, no to musi się nawet liczyć z tym, że no nie do końca ta witamina będzie w taki sposób wchłaniana, jak powiedzmy, nie wiem, z aceroli, czy z papryki, którą zjemy, czy powiedzmy z jakichś innych produktów, które będą zawierały bioflawonoidy w swoim składzie. Przy takich właśnie bioflawonoidach te substancje są dużo lepiej wchłaniane przez nasz organizm, więc warto było o ten aspekt zadbać. I to potwierdza moją tezę taką dotyczącą, że suplementy powinny być dodatkiem do diety, a niekoniecznie podstawą diety, bo jeśli weźmiesz je jako podstawą diety, no to możesz mieć naprawdę duże problemy. Zresztą, jak się spojrzy na nasz organizm, to po co nam zęby? Po co organizm i natura wymyśliła, żebyśmy mieli zęby? No, zęby są po to, nie żeby, oczywiście po to, żeby ładnie wyglądać, żeby się uśmiechać, żeby zaufanie zyskiwać innych osób, dlatego ząbki warto mieć proste,
proste, czy o nie zadbać, żeby były jak najbardziej zadbane. Jeśli chodzi o same powstanie tych ząbków, no to one powstały do tego, żebyśmy gryźli, tak, żebyśmy tutaj wstępne trawienie jakieś sprawili, a wstępne trawienie suplementów, no raczej jest bardzo proste i następuje raczej wewnątrz organizmu, a nie w naszej jamie ustnej. Także organizm nasz wyprodukował pewne rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, bo były mu potrzebne do tego, żeby mógł egzystować i powinniśmy te rzeczy wykorzystywać. Z innych takich substancji, które jeszcze warto mieć w swojej diecie i zwracać na nie uwagę, no to przede wszystkim będą występować w przyprawach. I te przyprawy to na przykład imbir, cynamon, kardamon, kurkuma, która będzie zawierała bardzo silny antyoksydant kurkuminy. Warto też zastosować astaksantynę, to są takie produkty, które zawierają czerwony barwnik. Na przykład będą to kraby, niektóre algi morskie, więc warto mieć takie rzeczy w diecie. Dodatkowym takim dosyć dobrym antyoksydantem, który może wspomóc usuwanie stresu oksydacyjnego z naszego życia, no to jest resweratrol i on będzie występował na przykład w takich ciemnych jagodach, czy powiedzmy borówkach amerykańskich. Takie ciemne owoce, które będziemy jedli w naszej diecie, będziemy mieli, no to ten resweratrol będzie występował. Oczywiście wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, można zawsze dosuplementować, ale trzeba, tak jak powiedziałem, zwrócić uwagę na bardzo wiele różnych czynników. Przede wszystkim zadbać o podstawy, o to, żeby organizmowi nie przeszkadzać, o to, żeby skonsultować się z dietetykiem klinicznym albo z lekarzem, farmaceutą, osobą, która może Ci doradzić, co konkretnie powinno się zrobić. Powinno być to poprzedzone oczywiście badaniami, czy na przykład nie psujemy sobie nerek, wątroby, żołądka, jelita, jak to jelito wygląda, czy na przykład nie mamy jakiegoś SIBO, czyli przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim, czy nie mamy jakichś innych jednostek chorobowych o naturze autoagresyjnej, czyli na przykład choroby Hashimoto, czy powiedzmy atopowe zapalenie skóry. Jest bardzo dużo takich czynników, na które trzeba zwrócić uwagę i w takich sytuacjach oczywiście antyoksydanty będą pomagać i będą nawet pomagać wprowadzić w remisję te choroby autoagresyjne, o naturze autoagresyjnej, czyli gdzie układ odpornościowy tak naprawdę robi, no, walczy sam ze sobą, próbuje zjeść siebie sam, tak? Bo Hashimoto polega na tym, że właśnie te przeciwciała kierują się nie przeciwko wrogowi, tylko przeciwko naszemu gruczołowi tarczowemu. I to jest najczęściej dotyka kobiet, co jest smutne. No, nie zazdroszczę, że musicie się z tym borykać. Natomiast odpowiednie prowadzenie się, myślę, że obejrzenie wszystkich moich filmów i wprowadzenie tych rzeczy przynajmniej na takim poziomie, żeby nie trzeba było konsultować tego z lekarzem, chociaż zawsze zalecam, no to warto, no to rzeczywiście może to pomóc. A więc podsumowując, dbaj o nawodnienie, dbaj o zdrowe żywienie, staraj się zadbać o swój sen, o przytulanie, o rodzinę, o ten spokój dla siebie, o odpoczynek zadbaj. Dbaj o aktywność fizyczną, ale umiarkowaną. Nie rób z siebie sportowca, wyczynowca, jak mój dobry znajomy powtarzał swego czasu, że moja olimpiada już dawno minęła, więc nie starajmy się, będąc 30-latkiem, 40-latkiem, 50-latkiem, żebyśmy trenowali tak, jakbyśmy na olimpiadę mieli się zdobyć, czy zdobyć medal za pierwsze miejsce na olimpiadzie. Poszukajmy satysfakcji w tym sporcie w zupełnie innych aspektach, takich jak aspekt społecznościowy, aspekt poprawiania swoich wyników o ten 1%, niekoniecznie o 10%, ponieważ to już będzie wywoływało 10 razy więcej stresu oksydacyjnego, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, ponieważ będzie wyższe ryzyko. Także poszukajmy tego właśnie w aktywności fizycznej, ale umiarkowanej, nie wyczynowej, to wtedy będzie wszystko w naszym organizmie w porządku. A jeśli jeszcze zadbamy o takie kolorowe przyprawy, kolorowo na talerzu, surowo na talerzu, często surowo na talerzu, ograniczymy cukier, a dodamy więcej takich produktów low carb, typu mięso tłuste, ryby, czy powiedzmy awokado, oleje roślinne, no to rzeczywiście możemy poprawić nasze zdrowie znacznie. No i na samym końcu warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego antyoksydacja jest ważna? Dlaczego ona jest ważna w kontekście odporności? Ponieważ antyoksydanty usuwają stres z naszego organizmu. A jeśli mamy odpowiedni poziom stresu oksydacyjnego w naszym organizmie,
no to układ odpornościowy może się zajmować prawdziwymi problemami wewnątrz, takimi, którymi musi się zająć. Nie jest przepracowywany. A jeśli nie jest przepracowywany, to kiedy w momencie zetkniemy się z jakimś wirusem, patogenem, którym musimy sobie w danym momencie poradzić i bardzo mocno zaangażować nasz organizm, to owszem, zyskamy nieco podwyższoną temperaturę, może poleżymy 3 dni w łóżku, tydzień w łóżku, ale nie rozłoży nas to na amen. Także to jest bardzo ważny temat antyoksydacyjny w kontekście budowania naszej odporności, abyśmy rzeczywiście dbali o nasz styl życia, o nasze żywienie, o dosuplementowanie, jeśli trzeba, o zdiagnozowanie takich rzeczy, które mamy, z którymi mieliśmy problemy wcześniej, to wtedy, jeśli zadbamy o nasz organizm od środka i o nasz styl życia na zewnątrz, to będzie dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę Ciebie tradycyjnie o łapkę w górę, subskrypcję oraz zaznaczenie dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Jeśli naprawdę podobają Ci się te materiały, pomagają Ci, są w stanie Cię zainspirować do tego, żeby poprawić coś w swoim zdrowiu, no to bardzo Ciebie proszę, link znajdziesz oczywiście w opisie. Postaw mi tę wirtualną kawę, uwielbiam kawę i też zachęcam Cię do wypicia kawy, ponieważ kawa też wpływa pozytywnie na produkcję glutationu w naszym organizmie. Także jeśli chcesz zadbać o moje zdrowie i postawić mi tę wirtualną kawkę, no to będę Ci bardzo, bardzo, ale to bardzo wdzięczny. A na końcu podziel się w komentarzu swoimi przemyśleniami na temat antyoksydantów, na temat swojego zdrowia. To też rzeczywiście może sprawić, że większa społeczność zacznie o tym rozmawiać i tym samym będziemy stawali się lepszym, zdrowszym społeczeństwem. Dziękuję pięknie. Adam Zagórski z tej strony się kłania i tradycyjnie nara.